Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kampanii Anglią. Królowie nie mają zwyczaju zabijać królów. Okej, takim pięknym statem rozpoczynamy kolejny odcinek. Zaczynamy w miejscu, gdzie dokładnie nam skraszowało, jak zakończyliśmy sobie turę. Nie wiem czy, mam nadzieję, że to się drugi raz nie wydarzy. No, jak to widzicie, to na pewno się to nie wydarzy. Tak czy siak, troszkę był krótszy, tam kilka minut, ale był ten jeden odcinek coś koło 50-minutowy, więc na spokojnie to nadrobił. No i co? Nie wiem, co z tą zmianą klimatu. Jest to naprawdę epicka sprawa. No, dosyć nieźle to wpływa na gospodarkę, zwłaszcza, że no, zdaje mi się, że powoli zbliża się data tak zwanej czarnej śmierci, więc jeszcze bardziej będzie miało to wpływ na, że tak powiem, śmiertelność epidemii, ponieważ będzie brakowało żywności, no. Niezła sprawa. Jest to tak naprawdę globalna dla właściwie wszelkich regionów. Sytuacja, no zaraz zobaczymy. No tutaj póki co deszczu nie ma, w Europie jest. Jakiś deszcz nawiedzi Europę, burza, no. Synopa. Od północy Anatolii jest taka, a dół kurczę był słoneczny, nieźle. Okej. Kalifat Abbasyd, w ogóle kalifat jest jakiś taki. Nie wiem, bierny. Swoją drogą w Medievalu dwójce nie było kalifatu Abbasydów, był kalifat Fatymidów w Egipcie. Nie wiem dokładnie w którym roku się zaczynała tamtejsza kampania. Jeśli tam jeszcze ciut przed XIII wiekiem, to mogło mieć to faktycznie sens. No ale jak się zaczynała już tam w XIII wieku, to raczej już Abbasydzi powinni być w Bagdadzie. No w Medievalu było troszkę inaczej ogólnie, bo tak naprawdę Seldżucy nie byli... Mogły tam być ciut wcześniejszy niż ten 1200, chociażby 10 rok, mogło się tam wcześniej zaczynać, bo tam Turcy, Seldżucy byli o wiele więksi. Nie tylko w Anatolii, jeszcze troszkę na wschód, bardziej Azji mniejszej też byli. Okej, okay, blokada wojskowa w Edynburgu. Może to będzie fajny odcinek na kampanię. Okej, okay, Rua, nasze miasteczko przepiękne. Tutaj nam chyba ciut brakuje żywności, nie? Nie. No to co? Skoro nie brakuje żywności, poczekajcie, to nam da do stóweczki, no nam to do 20, tak? Mamy 60. Więc skoro będzie w sumie na styk, zrobię sobie kolejny plac miejski, wybuduję sobie tamtejszą, ten fajny budynek, nie sąd, tylko właśnie tutaj zmieńmy to cholerstwo na... Gdzie to jest? Na duży teatr. O, to jest mój nowy ulubiony budynek. Jakkolwiek to brzmi. Nottinghamie. No ta żyzność się naprawdę nam wszędzie popsuła. Okej, to by się przydało ciut zmienić. Opodatkowanie jest, no troszkę pieniędzy nam to dało. Troszkę nadrobiliśmy. Okej, dojdziemy. O właśnie, przesunę armię. No i niedługo dojdziemy. Podmieniamy w ogóle, tego się pozbędziemy, tych bombard. Już nie walczę tak słabo rozwiniętą artylerią. Chcę coś lepszego. O, niedobre żywności właśnie. Aha, w Bristolu, no to patrzyliśmy chwilę temu. Okej, nieistotne. Pytanie, czy byśmy chcieli zaatakować w tym momencie Edynburg? Teoretycznie moglibyśmy zaatakować. No jeszcze nie, mogliśmy jedną turę poczekać, ale w ogóle, jakie fajne jednostki mają Szkoci. Zapiszę, bo nie jestem pewny, jak na w ogóle Szkoci, czy oni są już rozwinięci. Czy to miasto jest już rozwinięte, ponieważ kiedyś te tereny nie były zbyt dobrze zrobione i mogły tam skraszować, ale chyba tak nie będzie, okej. Okay. Przechodzimy na pole bitwy. Bitwa o Edynburg, 1318 rok naszej ery. Mają fajnych łuczników, naprawdę fajnie wyglądają, dokładnie. Jak ci już wcześniej wspomniani przeze mnie strażnicy białej grani ze Skyrima, też tacy żółci, fajnie. Oczywiście na miniaturce, bo pewnie zwykle normalnie wyglądają inaczej. Szkoda, że tak jest właśnie, że niektóre jednostki na miniaturkach, tak jak na przykład moi łucznicy, wyglądają totalnie przeepicko, a w grze są tacy jakieś zwykłe kolczugi. Zamiast mieć tą zbroję płytową, tutaj faktycznie to jej nie mają. Szkoda, że tak jest. No ci wyglądają w sumie prawidłowo tak samo, ci tak naprawdę też. No ale ci łucznicy, no tych splash arty nie są zbyt zgodne z tym, co widzimy niestety w bitwie. Niestety tak jest. Okej, okay, szybki uciek napoju. Słyszę mnie od tego gadania. Zwykle nie gadam, nie nawijam aż tak dużo. Okej,
Myślę, że możemy zaatakować z tej tutaj szerokiej strony, albo tutaj od strony głównej bramy, nie wiem, zobaczymy, gdzie będzie lepiej. Chociaż w sumie tutaj mamy większą przestrzeń do rozmieszczenia jednostek. Myślę, że z tej strony zaatakujemy. Będzie sporo tutaj miejsc do rozstawiania się. Mam nadzieję, że mi nikt, kurczę, nie przeszkodzi w tym odcinku. Nie chcę się go tutaj wycinać jakkolwiek. No, zdaje się, że niedługo domownicy wrócą. No, mamy godzinę 17 za 8, deszcz. Nie, nie dostosujemy się do pogody z kampanii. Brak opadów. No dobra. Tak, mogło być troszkę mniej pochmurnie. Jakie fajne słońce. I takie, jakie promienie z tego biją. I takie cinematiki tutaj można robić. O, tutaj jakby ktoś chciał wiedzieć, klawiszem N robię takie fajne zbliżenie. Okej, nieistotne. Nasza armia, dobra. Fajnie, że są ustawieni tutaj. Od strony bramy. Jakie poniszczone te mury. Nie będzie trzeba długo blegać. Ale i tak musimy poczekać, aż dojdzie nasza druga armia, która dojdzie stąd. No może ci zaatakują z tej strony. Zobaczymy. No i co, rozstawmy się gdzieś tak. Może troszkę gęściej. Albo nie. W ten sposób się rozstawmy. Nasi łucznicy, którzy, raz pokażę, nie wyglądają tak jak na miniaturkach. Nie mają takich fajnych zbrój płytowych. Mają zwykłe jakieś przeszywnice. No mają hełmy takie, no, płytowe. Spoko to wygląda. Ten jakiś w ogóle w turbanie z gościem. Kurczę, skąd on się urwał? Łuki mają epickie. Fajnie wyglądają. No naprawdę świetnie to wszystko wygląda. Jakie fajne flagi. W ogóle nie podoba mi się Fatylii ogólnie te flagi. Są takie zbyt, nie wiem jakby to wygląda, zbyt sztuczne. Nie wygląda jak flagi, tak mówiąc szczerze. No, zobaczcie jak to w ogóle oddziałuje ta flaga. Ona stoi sztywna jakby, nie wiem. Jakby nie była faktycznie flagą. W Medievalu te chorągwie w ogóle. Brakuje mi tutaj tych chorągwi, żeby armia miała chorągwie. Wtedy to tak epicko wygląda. To naprawdę daje klimatu. Dowódca. Ten to ma zbroję płytową. Jaką brodę ma tutaj żółtawą. Fajnie wygląda. Okej, no i co? Rozstawmy naszych przecudownych wartowników, zakonnych strzelców wyborowych. Nasza jazda. Mamy dwa oddziały jazdy. Niewiele. A, to nic. Może ustawmy każdym na flankę. W ogóle ta modyfikacja, którą dogram do późniejszej kampanii, będzie także dawała ciut lepszy zasięg dla łuczników. Tam bodajże ze 150 bazowego na, zdaje się, 180. Ale także wzmacnia niektóre jednostki, więc to wcale nie oznacza ułatwienia. Okej, wyjdźcie tak, może wiecie co, ja was podzielę. Jakbyście mieli szturmować niedługo, to już bądźcie gotowi, żeby nie tracić za dużo czasu. Okej, generał, król. Nie, może nie król, ale generał. Okej, zaczynajmy. Może nie strzelajcie sami. Albo dobra, strzelajcie, wejdźcie w zasięg, strzelajcie. Co, jeden niech strzela w tą bramę. Wiecie co, nie, ja bym chciał, sam bym chciał ją zniszczyć. Dawajcie. O. Leci! Uwaga, trafimy. O, chyba trafimy. No! Może nie w bramę, ale w gościa, okej. Okay. A to trafione, super, no to wyprójcie tutaj. A wy gdzieś tutaj możecie, okej. Okay. No, o, ostrzał, super. Zasięg mamy naprawdę komiczny. Dobra, zdaje się, że wsparcie nam powoli podchodzi. No i co? Czy byśmy chcieli atakować z tej strony? W sumie na dwa baty moglibyśmy, tylko... Czy ja to w ogóle mam artylerię? Powinienem mieć. Coś tu dochodzi jeszcze? Zobaczmy. No, póki co... A, tak, są. Jest artyleria, fajnie. Tu więcej jazdy w ogóle mamy. Okej, okay, oblężenie tutaj trwa w najlepsze. Fajnie, jak tam przesiewamy naszymi łucznikami. Dobra, od razu, panowie, wy jak najszybciej podsuńcie się, nie wiem, na zasięg strzału, chociaż póki co gdzieś tutaj. A cała reszta tejże armii gdzieś, nie wiem, gdzieś za nimi. Póki co. Niech tam po prostu stoją na razie. Bo i tak nie będziemy szarżowali, dopóki nie dojdzie nasza artyleria. Okej, łucznicy strzelają. Ja bym chciał tą jazdę. Tak, czy oni są w zasięgu jazdy? Ci łucznicy, panowie, zobaczmy. No nie, na styk tutaj łapiemy te mury. Co? Ja ciutko nimi podejdę. Bo i tak
Wieżyczek tutaj za bardzo nie ma. W ogóle co nam da to? Niestety tak nam nie da. I tak w zasięgu nie jesteśmy. Mamy świetny zasięg. Mamy 250 zasięgu póki co na dalekosiężnym strzale. No i ja bym chciał w ten sposób wyeliminować tą jazdę. Czy będzie to możliwe? Jakkolwiek. Zobaczmy, jak ta jazda w ogóle wygląda. No fajnie. No zobaczmy, jak tam ten deszcz. Czy coś ich tam trafi? No, trafi na pewno, ale czy pozabijał? No, jeszcze zobaczymy, poczekajmy jeszcze. Na pewno trafi. W ogóle testowałem sobie mongolskie jednostki z ognistymi lancami. Kurczę, świetnie, świetnie się nimi bawiłem, ale są dosyć pobugowane, można powiedzieć. No i w momencie strzału strasznie spadają klatki, szkoda. Okej, oni chyba już wykonali swoją misję, to co, robimy kolejne wyłamy. Dobra, zniszczmy może to. Zniszczmy może to. No a tymi dwoma byśmy... Wiecie co, może wystrzelić tutaj, jedna salwa wystarczy. By gdzieś tu, co? Może jakieś fajne ujęcie, o tak pod N, o. Kurczę. No ta flaga jeszcze jakoś wygląda, ale i tak wiesz, strasznie sztucznie zrobione. Nie ma, nie wygląda tak fajnie, jak w tak tylu już letnim medievalu dwójce. No, jak ten deszcz strzał. Sił łucznicy. Okej. Okay. Sprawa artylerii tutaj. Mam zasięg? Mamy, panowie, zasięg już dawno. Już jesteśmy ustawieni. Dobra, nieistotne. Stójcie tutaj, gdzie stoicie. Tylko się rozstawcie. Troszkę, nie wiem. Tak. O, panowie. Panowie, stójcie, stójcie, stójcie. Stójcie, stójcie, stójcie. Wy stoicie dalej o tak, jak stoicie. To chodziło tylko o was, panowie. Ja was może podzielę na grupę, co wy na to. No, wy jesteście tą grupą tutaj, tutejszą, a wy jesteście drugą grupą, tak? Tak. Dobra, no to co? Naszą jazdę podzielmy na jakieś, nie wiem, tutaj trzy. No, jaki nierówny teren strasznie. Możecie od bliżej? Dobra, zacznijmy może, czekajcie, która grupa jest która? Pierwsza grupa to są te jednostki, ok? Tak. Interesują nas wieżyczki. Wystrzelajcie tutaj, wystrzelajcie tutaj, wystrzelajcie w bramę. Super. Wy nic nie robicie. Czemu? Trafcie jeszcze, możecie trafić to. O, no i wy tak. Ok. Druga część jazdy. Niech się ustawi gdzieś w tym miejscu. Będziemy ciut za zasięgiem wieżyczek wroga. Nasi. Nasze jednostki z halabardami gdzieś przed tymi tutaj jednostkami. Okej, okay, no i jednostki do szturmu powoli, powoli się odbliżej ustawię. Naszych kuszników tam najbliżej. Niech się tam przejdą. Oni fajnie wyglądają, oni zupełnie wyglądają nie tak jak na mnie Turce. Wyglądają naprawdę fajnie. Czerwono. Okej, okay, no jak to w ogóle sytuacja z trafianiem? No. Mogło być lepiej, ale jest git. Jest okej, okay, okej. Okay. Ci się praktycznie, wy się nudzicie. Tak, tak. No to wszyscy strzelcie tutaj. Postrzał! Oho! No, jeszcze jedna salwa i po murach. No, teraz możemy zaatakować z tej strony już tak naprawdę bez problemu. Okej, okay, przejdźmy sobie tymi panami. Zablokujmy, można powiedzieć, wyjść, jakby chcieli wyjść z miasta. Nie wyjdą. Haha. Wiecie co? Wiecie, dobicie to maksymalnie. No i ja tutaj się powoli już ustawię. Zrobię tak fajnie, zamknę to miasto, przygotuję miasto dla reszty. Was gdzieś tak. W takiej formacji. Brama wrotna dalej żyje, więc nie będziemy do niej wchodzili. Ok, no i co? Wy możecie użyć artylerii przeciwko jednostkom, przeciwko ludziom. Okej. Okay. Kusznicy niech podejdą. Niech ci podejdą. Wiecie co? Nie. Czy macie zasięg tutaj? Macie zasięg. No to super. Wiecie co? Strzelajcie te wieżyczki. Ci wy może tych.
No i brama od tej strony. No, zobaczymy. Taki ostrzał z dwóch stron, jak to się będzie prezentować. Ok, nasi łucznicy dalej zaszywają strzami tąże jazdę wroga. Ciężką kawalerię. Ho, ten biedny dostał. O, słyszysz tylko. Lecą nasze pociski od pleców. Totalnie się tego nie spodziewają Szkoci, że z drugiej strony dokonamy ostrzału. Panowie, wiecie co, wy zniszcie tą jazdę. Wydałem na nią wyrok śmierci. Nie chcę jej widzieć w tym polu walki. Mogą nam zaszkodzić, mam długie piki. Leci, piękny też strzał, cudownie to wygląda. No i co? Do widzenia chyba. Wolę zdecydowanie zużyć całą amunicję na taki jeden oddział, który może nam sporo strat zadać, niżeli na jakiekolwiek inne jednostki, które nic nam nie zrobią. Ok, podsuwajmy się także wami tutaj. I wami tutaj, już w sumie wiecie co? Ustawmy się gdzieś tak. Panowie, wy powinniście jeszcze tutaj podejść. Wszyscy biegiem. Zniszczyliśmy wszystko, dobra. Ostrzelajcie tych. Tych górali. Albo wiecie co? Mam zasięg na nich? Mam ogromny zasięg, no to słuchajcie, do bliska. Warte naprawdę widoku. Dobra, podejdźmy bliżej. Zniszczmy tą jazdę. Podsunę się tym samym naszą jazdą na wypadek, jakby chcieli wyjść z miasta. Dobra, wy zaś także gdzieś na plecach będziecie ubezpieczali, może bliżej. To jest król. No i co? Ta jazda. Co strzela? Powiedzcie panowie, co strzelacie? Wy strzelacie w co chcecie. Może ja was podzielę, co? Zróbcie wyłam z tej strony. Zniszczcie te mury. Taka jest moja wola. No, już coś leci chyba. Nie, to nie jadą takie ciężkie. Głośno to słychać strasznie. Ok, zablokowaliśmy wyjście. Coś tam próbują nas trafić, ale mamy ciężkie jednostki, więc... Do szturmu! Nasi krzyżowcy! Obejrzmy to. Natarcie, brutalne natarcie wojsk zakonnych. O, ten dowódca jak wygląda świetnie. Totalny przelew krwi. Nie mają szans na nim. Nie mają szans. Kolega oberwał, widzę. Ale chyba wstanie, co? Deptają go swoje, co za kurcze chamy. Siekałem ich maksymalnie. I wy wygrywacie, idziecie dalej. Wy siekajcie, wy także idźcie na tych. Okay. Wy podejdźcie tutaj, ciut bliżej, wy także zajmijcie się tymi. I kusznicy, wiecie co? Powiem tak, możecie strzelać? No tak sobie, wiecie co? Ile tracimy naszych łuczników? Na takim ostrzale, no troszkę tracimy. A coś robimy? Takim ostrzałem z kuszy? No coś nie trafiamy. Okej, okay, no a tam straty są. Nieistotne. Żeby to fajnie wyglądało. Okej, okay, strzelajmy może w ten mur. Jak troszkę podzielę. No, jeszcze kilka salw będziemy mogli na spokojnie się tam... Będziemy mogli tam wtargnąć. A wiecie co, to jest jazda. Z nimi wolałbym podsunąć te jednostki. O właśnie, bo oni będą chcieli. Wiecie co? Zrobić jakąś formację. Zwarcie szyku, bo zdaje się, że będzie szarża. Obejrzmy, czy to odeprzemy. Oj, coś ścięło. Co to za szarża? Po swoich przyjechali. No panowie, spróbujcie ich pociachać. Jesteście w szyku. Może wam się uda. Zobaczymy. Macie wsparcie. Obejdźmy ich tą drugą jednostką. A dajcie może wsparcie dla tych. Okay, wy co? Możecie wtargnąć tak naprawdę na plac, żeby nie tracić już czasu. U, to jest dowódca, tak? Jest to jakaś barykada? Nie, chyba nie ma. No to co? A nie, jest. No to zniszczcie barykadę.
Tak, zniszczcie barykadę. Wami też podejdziemy na plecy. Dobra, tutaj wygrywamy fajnie. Do ataku. O, pociechajcie ich, górali. Tutaj sikamy ich maksymalnie jak się da. Proponuję wtargnąć, zrobić inwazję na miasto z tej strony. No i także na nich byśmy wtargnęli. Wiecie co? Może nie, czekajcie, jeszcze nie. No, ci kusznicy fajnie trafiają w miarę. Coś tam pociechali, kilku z nich. Ta jazda jest za blisko i nam blokuje. Więc co? Wystrzelajcie. Myślę, że to jak najszybciej przydałoby się to zniszczyć. A tu jest już byłem, a to nie zauważyłem. Więc co, wy może tutaj? I poczekajcie, będzie troszkę więcej przejścia, to przejdziemy. Tych kuszników ustawię ciut do tyłu. No i co, wy wejdźcie? Okej, tutaj się udało. Być co? Nie, nie będę już strzelał tą artylerią, bo troszkę strat sobie dajemy. Mamy zasięg dowodza? Mamy zasięg dowodza! A tymi? Tymi już chyba nie, co? Nie, tymi nie mamy. Ale naprawdę zasięg, a to są tylko kolubryny, znaczy to są tylko bombardy, przepraszam, poczekajcie, że będziemy mieli już te właśnie kolubryny. No, to już będą jednostki fajne. Dobra, podejdźmy tymi. Jazdą zajmiemy się samymi halabardnikami. Jeden oddział na plecy, niech ukróci jak najszybciej tą bitwę. A jazda dobije tych. Czekajcie, którzy tam idą? Okej, coś tam kusznicy próbują trafić. Od czasu do czasu się uda i trafią. O, ale... Tutaj szarża się rozpoczęła. Mistrzowskie to było. Ten jaki ma ten? Piernacz. Kurczę. Ciechają te głowy. Okay, a wy na tych, wejdźcie na ich od pleców. Pokażcie, jak to będzie wyglądać cudownie. No, mogłoby tak nie ścinać. Zaczynamy. Jeszcze ostrzeliwani przez kuszników, no. Świetna zabawa, panowie. Okej, okay, wtargnijmy tutaj, jak to w ogóle ich dowódca. Jeszcze żyje? Jeszcze nim żyje. Atakujcie w formacji, w biegu. Jeszcze może jedna salwa. O, nie macie amunicji. Panowie, walczcie z nami, dobra. Już powoli idźcie. No, dawajcie. Do walki, żołnierze. Pokonać jazdę wroga. Keep fighting! Dokładnie, keep fighting. Tak jak powiedział Landry de Luzo. Gdy armia króla Filipa wtargnęła do ich twierdzy. No i super, wygrywamy. Chcemy się ich dobijać, szczerze. Przecież to mi się ich nie chce dobijać, zwłaszcza, że to jest miasto i tak zginą, więc kończymy na tym momencie bitewkę. Straty 52, no coś tam może na tych kusznikach chyba nam zadali z drugiej armii. A nie, to są straty z tej chyba, nie, to są straty z dwóch armii chyba, aż tak liczna nie jest ta armia. Okej, okay, no i co? Pierwsze miasto, stolica Szkocji, Edynburg, zajęty. No to jeszcze zostało jedno miasto na północy, tamtego już chyba w bitwy grać nie będziemy. Znaczy się szturmu. Tam już raczej dam automat. Na spokojnie. No i co? Konstantyn Palaeolog. Ostatni cesarz bizantyjski, dokładnie. Dosyć, można powiedzieć, dobry był to cesarz władca. Nie oddał miasta, także się nie poddał. Zginął podczas oblężenia. No nie uciekł, zapewne miał możliwość. Żeby go tam jego ludzie powoli wyprowadzili, ale co by mu to dało tak naprawdę, jakby uciekł, tak, żeby stracił w oczach, że oddał miasto bez walki. Dług ambicji jest płacony, o proszę. Williamie Shakespeare, jak nam pięknie powiedziałeś. Pięści ojca, no to nazewnictwo tych bitwy jest, kurczę, bohaterowie marchi, no tutaj to już brzmi lepiej. Kilka tam, zdaje się, w modzie nowych. No to większość to jest z podstawy nazw tych armii, ale kilka nowych nazewnictw także jest.
między innymi dla oddziałów muzułmańskich, bodajże tam lwy szahady, coś takiego. A czy w sumie kilka z nich już było, bo w erze Karola Wielkiego już oczywiście byli przecież muzułmanie z kalifatu Kordoby. Kiedyś grałem z kumplem kampanię, graliśmy, on tam grał. Czym on tam grał? Czymś na północy, jakąś Westfalią, nie jestem pewny. Ja grałem kalifatem. Kalifatem grałem, Kordobym, no zajęłem całą Iberię. Już tam jakieś wyprawy na Sycylię robiłem, ale jakoś szczerze niezbyt mi się podoba ta, to DLC. No bo tak naprawdę jest dosyć mało jednostek, te jednostki nie wyglądają jakoś fajnie. Kurczę, no porównanie do tego, co teraz widzimy na ekranie, to w ogóle nie ma podjazdu jakkolwiek. Okej, idziemy do Inverness. Wydaje się spore miasto. Nie jest w ogóle bronione, ale fajnie wygląda. No co, rozkazy? Masz to zdobyć i tyle. Zresztą to macie, dajmy sobie w tej turze sobie to zajmijmy. Okej, zapis. No i co, automatycznie rozstrzygnie bitwę zbalansowana. Mam nadzieję, że nam się uda. Jest to oblężenie, nie zawsze tutaj się musi udać. A o czym ja w ogóle mówię? O, w Medievalu? Kurczę, ale piękny krajobrazy, piękne pejzaże. Te góry tutaj. W Medievalu dwójce nie było tak naprawdę. Tu jeszcze jest. Co ja tutaj robię na północy w ogóle? Kurczę, nigdy tutaj tak naprawdę nie było. Jakie fajne góry tutaj wysokie. No. Nieco będą nam się tutaj szwendali. Cytadele masz? Co ty? Kowala, że się robi w przecielu. O, to jest fajne, co zostawimy. To co zostawimy. No w sumie super rzeczy ma. A tutaj też także ma. Przygotował się, kurczę, na nasze nadejście. Oj, tego nie niszczymy. To byśmy mogli zniszczyć. Tak, to sobie zniszczmy. To sobie zostawmy, to sobie zniszczmy. Nie mam pieniędzy na naprawę za bardzo, póki co. No i zdaje się, że żebyśmy awansowali już na Imperium, kolejny poziom. Zobaczmy. No chyba tak, ale dopiero w kolejnej turze się to nam pokaże, ale słuchajcie. Oj, chyba jeszcze musimy poczekać turę faktycznie, żeby to się nam wszystko załadowało. Okej. Szybki zapis, który ma minutę. Mamy minutę 27. Jeszcze jedną turę sobie poprowadzimy. No widzę tutaj delfina, to ma problemy. Zapewne z głodem. Albo z pieniędzmi. Nie, z głodem. O kurczę, teraz każdy buduje te budynki z żywnością przez tą, nie wiem, przez to jak Wenecja 7000 zarabia. Jak w ogóle to miasto jest wielkie, bardzo wysoka. Większe niż Konstantynopol, mieszczan jak dużo. No, nieźle. Ale kurczę, debilnie rozdany edykt. No, co ci da ta religijna? Przecież masz 100% katolicyzm, gość. Bez sensu zrobione to jest totalnie. No, okej. Okay. Zakończmy turę. O, nie przesunąłem szpiegów. Oj, zapomniałem, szkoda. Oj, nie zabiłem tego łajdaka. O, a tak samobójczy? Coś na ten wzór? Tak, no i fajnie, lubię czasem jak frakcja zdecyduje się zrobić atak samobójczy. Jest to w sumie głupie, można powiedzieć. Ale oszczędza nam uganiania się za nimi, ponieważ najczęściej w Attylii, no i w Romie bywało tak, że niektóre frakcje, no okej, okay. Niektóre armie tutaj stosowały taktykę, że tak powiem, niemożliwości ich dogonienia, jakkolwiek to brzmi. Zawsze jak ich goniliśmy, brakowało tam kawałeczka, żeby ich dorwać, co było nerwiające naprawdę, żeby nie powiedzieć inaczej. Strasznie to potrafiło denerwować, zwłaszcza że goniliśmy ich tak ciągle, no i co my goniliśmy, oni się odsuwali, no i nie mogliśmy ich złapać. Dopiero jak jakiś tutaj, no, jakiś punktik zapędziliśmy, wtedy dało się ich pokonać. Genua, jakieś pokaźne siły, żeby chcieli odbić wyspę, bo zdaje się, że na wyspie są jakieś separatyści, czy ktoś taki. No. Uciekaj, ale cię złapię. Może do wojny? No, jak ich bić, to nie jest żaden dla nas, ale nie będę na siłę wojen, kurczę, wywoływał, bo się tam zmęczenie wojną wzrośnie. No, każdy by chciał, nie? Spokojnie, tam jeszcze wtargnę. Wy się o to nie martwcie.
Kalifat świetnie wygląda. Logo kalifatu. Logo, czy nie wiem jak to nazwać. Herb, godło, coś na taki wzór. Nie wiem jak może to nazwać. Może flaga po prostu. No, kilka już nowych flag. Większość z nich to są separatyści, którzy mają po prostu w innej kolorystyce. To może flagę. O! Turecy buntownicy rozbijają, widzę, Bizancjum. Nieźle. Frakcja zniszczona. Czyżby to właśnie... Co to było? Miecze Sprawiedliwości, tak? O! Ty jesteś fajny, Godfrey. No i jak widać, podświetla nam się przycisk z decyzjami. Podświetla nam się właśnie... Co tak? Kurczę, dużo... Przycisk z decyzjami i możemy sobie... tutaj akceptować. Stanie się Imperium Brytyjskim. A w oryginale tak się to nazywało. Nie wiem, czy to nie powinno się nazywać przypadkiem angielskie, ale w sumie już mamy całą Brytanię, więc możemy śmiało się nazywać Brytanią. Okej, zdaje się, że... Poczekaj, stój, przyjacielu. Albo nie, dobra, wiesz co? Poczekaj, jakbyśmy to chcieli zrobić? Co ty masz? Ty potrzebujesz, zdaje się, troszkę łuczników, nie? No, podejdź. Podejdź, faktycznie podejdź. Co, weź może dwie. I weź oddział łuczników, nie? A ile będziesz miał? Wtedy będziesz miał... Jeszcze na jedną bombardę będzie miejsca. Tak, będzie miejsca. Czy może nie bombardę, a moździerz. O, tak będziemy robili. Dwie kolubryny i jeden moździerz. Tego już nie możemy. No i tak to już może wyglądać w miarę fajnie. No i teraz tutaj. Tutaj nam zabraknie jakichś tam łuczników. Jednego oddziału. Dobra, bójmy. Ciekawe, jak oni wyglądają. Ich jeszcze nie sprawdzałem. Fajnie wyglądają tutaj ich zbroje. Świetnie to wygląda. Okej, to nam się w Paryżu tak bardzo nie przyda. To sobie zmieńmy. Rua. Możemy żywność zwiększyć, ale higiena już nam pozwala na to. Jak to w ogóle z żywnością jest? No, aha, tak, to potrzebujemy chyba, żeby... Dobra, zróbmy to zawczasu, póki pamiętam. Tu jest mniejsza korupcja, przyjacielu. Bristol. W Bristolu tutaj nic nie ruszamy. To może coś czasem wywalimy. Wiesz co? Nie, to już robię. To już sprawa żyzności powinna się ustabilizować. Tutaj. Ten sąd, ja bym ci zmienił na ten teatr, wiesz? Ja bym ci zmienił na ten teatr. I sprawa tutaj. Związek Architektów naprawmy. Hodowlę naprawmy. To wykrzajmy. Podobnie było gdzieś tutaj, nie? Nie, to jest okej. To sobie jeszcze to wszystko zmienię. Higiena by się przydała. Ale nie mam pieniędzy. W ogóle jak to wygląda? 33 minuty mamy. No to jeszcze dokończmy sobie na spokojnie. Tąże turę. Czyżby jakieś starcie się zapowiadało? A tutaj nasi, kurczę, wtargnęli. Czyżby oni... Poczekajcie, czy oni nie idą przypadkiem na Hafsyd? Co tutaj się dzieje? Widzę, wojna totalna. No. Zdaje się, że w następnym odcinku, jak dojdziemy tymi armiami... Poczekajcie. Mamy tu dwie armie, tak? Czyli przydałby się jeszcze cztery kolubryny i dwa moździerze. Tak? Tak. No to. Tylko jak to zrobić? No tak nic za bardzo nie zrobię. Też w sumie. To możemy rozbudować. Co tutaj mogę wyrobować? Zobaczmy. Tutaj możemy wyrobować tych. O! No to fajnie, to sobie usuńmy trzy oddziały. Oj, nie są wyszki. Nie, ich nie usunę. Tu sobie usuńmy. O, fajnie. Tu sobie usuńmy tych trzy oddziały i dowyrobujmy jeszcze dwie kolubryny dla tamtejszej armii i dwa moździerze. Teraz nie mam pieniędzy, no to się wkopałem. Czy możemy zrobić handelek? Co na to? Nie, nie możemy. Czy możemy sprzedać jakieś prawa? Cokolwiek. Sadżucy. Lubimy się. Super. Żona. O. Dla sułtana. A sułtanowi brakuje nazwy. Sprawdzę na pewno, zaraz zrobię save'a. Komuś by chcieli ją dać? Kolega ma 57 lat. Może dajmy tą. Sułtanie. Zaraz zrobię zapis i sprawdzę to, bo to jest istotne. To może być to jakiś władca historyczny. No i teraz ciut pieniędzy mamy. Ciut więcej. Więc dowerbujmy. Jeszcze jeden moździerz. Nie wiem, co ja robię. Nie ta armia.
Jeszcze jeden moździerz. Dwie kolubryny, tak? Tak. No to teraz pytanie. Jaką jazdę mogę tu próbować? Taką samą? Tutaj, co mamy? Możemy brać rycerz, no to fajnie. To usuńmy sobie jeszcze. Nie wiem. Coś. A tych mogę? Półbraci chyba mogą tych do walki w zwarciu próbować. Mogłem? Tak, możemy. Wiecie co? Ja sobie usunę i nich. Ich. Tych. No i pozbądźmy się tak. I jeszcze jedna. Jeden moździerz i kolubryny. Okej, fajnie. No i teraz potem się pozamieniamy, wszystko powrębujemy. Super. Będzie okej. Dobra, ale słuchajcie, ludziska, na tym etapie ja podziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za oglądanie. No i zapraszam do kolejnego odcinka, więc cześć, hej, pa, pa.